Proszę Państwa, za kilka dni wybory parlamentarne mamy. Kluczowym pytaniem jest to, czy Prawo i Sprawiedliwość dostanie od szanownego elektoratu mandat na samodzielne rządzenie naszym pięknym krajem. Jeżeli wyborcy będą nadmiernie roztargnieni i dadzą się ogłupić wściekłym lisom, naćpanym misiom, prawda, natrętnym muchom i tępym kopaczom, no to będziemy mieli kłopot, bo PiS ma kiepskie doświadczenia współpracy z przystawkami. Giertych z Leperem kilka lat temu, zamiast całować Kaczyńskiego po łapkach, że dostali szansę zrobienia czegoś pożytecznego, zrobili mu dywersję. Po tamtym doświadczeniu, chcąc poprawić Polskę, Prawo i Sprawiedliwość musi decydować samo. Koalicja antypisowska natomiast ma znacznie łatwiejszą sytuację. To jest tych kilka małych partyjek, ponieważ niczego nie chcą poprawić. Chcą dorwać się do koryta z byle kim, byle szybko. Bodno się pogłębia, prawda, i koryto wysycha. W konsekwencji będą to kolejne lata stracone dla Polski, bo oni będą, ta przypadkowa zbieranina, uganiać się za szmalem, a nie myśleć o sprawach ważnych, perspektywicznych, historycznych, zasadniczych. Pierwszy rok zajmą im kłótnie o stołki, prawda, ministerialne parytety, płciowe parytety, bo to dla tej zbieraniny jest ważne, prawda, która płeć, gdzie, ile. No, finansowe naturalnie sprawy, awantury o rady nadzorcze, gdzie poupychać szwagrów i kolesiów. Potem z każdym dniem będzie coraz gorzej. Wiele czasu i energii zostanie poświęcone też na meblowanie gabinetów, bo dotychczasowi urzędnicy z tej kadencji prawdopodobnie wyprowadzą się z całym umeblowaniem. No taki standard ustanowił Komorowski i to dla jego koleżków z rządzącej koalicji obecnej jest chyba miarodajne, że tak się właśnie zachowuje człowiek na urzędzie, odchodzi z urzędu, zabiera, co mu pod rękę wpadnie. Prości posłowie to nie bardzo tam będą mieli pewnie co wynosić, ale chociażby fotele podkręcają w tej sali. Zda się inny kolorek obicia, prawda, u tapicera i nikt nie pozna, że fotel pochodzi z cyrku. A już tacy ważniejsi, co mają większe gabinety, jak marszałkowie Sejmu i Senatu, no to mogą sporo tam wynieść na potrzeby instytutu tam uśpionego Borsuka albo na fundację Kidawy Błońskiej, przepraszam, Bidawy Końskiej. No jednym słowem, takie to są perspektywy. Głosując na partie antypisowskie, opowiecie się Państwo za kontynuacją korupcji, niegodziwości, kolacyjek, usowy, przekrętów, złodziejstwa i za bezkarnością złoczyńców oczywiście. No, to jest taki problem personalny, jeżeli ktoś osobiście brał udział w tych przekrętach, jest beneficjentem tych 8 lat złodziejskich rządów, to pewnie będzie głosował w swoim interesie, czyli będzie popierać ten układ obecny. I to jest chyba ciekawe pytanie. Ilu Polaków będzie głosować przeciwko PiS-owi, bo są umoczeni w korupcję, w przestępstwa, no i boją się po prostu nadejścia uczciwych rządów. Wybory w pewnym uproszczeniu będą rodzajem sondażu, takiego najbardziej wiarygodnego sondażu, jaki procent rodaków jest za Polską złodziejską, a jaki za Polską uczciwą. Przy jednym zastrzeżeniu, że sondaż będzie wiarygodny, jeżeli nie zostanie sfałszowany. Nawet tego nie możemy być pewni w naszej pięknej demokracji. Tak się porobiło. Do zobaczenia po wyborach. Ale jest ciekawa sprawa. Cześć.